jak wiem, co naprawić i jestem pewien, tak jakby psychicznie na następny bieg, że udam, że spróbuję pojechać lepiej, to się nie denerwuję. I dzisiaj wiedziałam, co z tego trzeciego pola było zdecydowanie nie tak. Jedyny mój przegrany dzisiaj start, więc mała korekta i już było znowu tak, jak lubię. Drużyna z Lublina, pomimo tego, że tutaj no, wiadomo, miała jakieś swoje komplikacje w organizacji treningów i dopiero niedawno mogli wyjechać na swój tor, to widać, że te kilka treningów przepracowali wyśmienicie. Tak naprawdę od początku byli bardzo dobrze dysponowani na swoim torze i co, no, próbowaliśmy po prostu, trochę zmienialiśmy ustawienia. Trener nas tutaj zachęcał, żebyśmy się nie bali ryzykować, żebyśmy duże zmiany poczyniali i tak to też wyglądało. Zdecydowanie mogło być lepiej. Cały wieczór tak naprawdę czegoś brakowało. No takie właśnie trudne położenie, bo te pierwsze trzy wyścigi no nie było źle, ale to nie było to, żeby wygrywać wyścigi. I w takich sytuacjach no trudno się reaguje, trudno się szuka ustawień, bo z jednej strony no nie chcesz zepsuć tego, co już masz, chcesz po prostu poprawić i to jest takie położenie, gdzie no czasami po prostu trudno się odnaleźć.